Witam serdecznie w kolejnym odcinku Publicznego Miksu. Dzisiaj dowiemy się, co mieszkańcy Łukowa wiedzą na temat wyborów do Europarlamentu. Jakie w najbliższym czasie odbędą się wybory? Na pewno naszego dyrektora w szkole. Samorządowe chyba. Ale to też minuta. Papiery, to jak wyjdę, dobra? Będziemy czekać. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem na razie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Nie. Nie wiem, nie interesuje się, bo oni mnie wkurzają. Do widzenia. Nie mam pojęcia. Europarlament coś ci mówi? A, no coś było, coś, jakieś listy robią, tak. Europarlament coś pani mówi? Tak. Do Europarlamentu. Do Parlamentu Europejskiego. Do tego Europejskiego Parlamentu. O, no pewnie, do Parlamentu Europejskiego. Najbliższe do Parlamentu Europejskiego. No jasno, do Europarlamentu, no, ale kto statuje, to nie wiem. W najbliższym czasie, no, europejskie szykują się w tym roku. To kiedy, wiadomo? Ja nie wiem, przypuszczam, że na jesieni. Też nie wiem. 25 maja zapraszamy. A, dobra, dziękuję. Chyba w czerwcu, nie? Maju może. Bardzo dobrze, pani trafiła, jest w maju. 25 maja. A kiedy to będzie? Ale nie mam pojęcia, na pewno nie będę brała udziału. A czemu? Nie wiem. Nie mam pojęcia, bo się tym nie interesuje. O, 25 maja, żona mi dobrze podpowiada. Wybierają się państwa na te wybory? No trzeba by pójść. Jak myśli pani, czy startuje ktoś z naszego regionu? Z tego co wiem, przynajmniej w mediach czytałem, że nikt z Łukowa, ani z okolic. Pewnie tak. Jak pani myśli, kto to może być? A tego jeszcze nie wiem. Ktoś tam chyba tak, ale nie wiem w jakiej partii, ani nic. No startuję. Wie pan może kto? Kasia Gołaska, wiem, że startuje. Pani Agnieszka Zdanowska. Coś jeszcze? Pani Bielecka z Rady Miasta Łuków. Pani Zdanowska z PSL-u. Na pierwszej pozycji poseł Czerniak. No i nasza była wójt nieoceniona. Nieoceniona, tak. Pani Kazimiera Gołaska. Wybierze się pani na te wybory? Wybiorę się. Nie będziemy. A czemu? Nie interesuje nas to. Ale od młodych zależy, co się będzie działo w naszym kraju. Niech inni decydują. No ale to my wybieramy tych, co decydują. Ale my nie decydujemy. Za kogo zagłosujemy? Oj kurna, i tak nie przejdzie. Ja się nie interesuję polityką. A ile masz lat? No 18. No to już będzie czas na głosowanie pewnie, nie? No nie, to nie obchodzi. Nic? Nie. A co się będzie z naszym krajem działo, też nic? W sumie no nie wiem, dobrze. Nie mam czasu na razie. Na wybory się wybieram. Na wybory się wybieram. No to na pewno na Platformę nie będę głosował. A na kogo? Tego nie wiem. No będę chyba konkretnie głosował, wie pan. Konkretnie, tak? Właśnie, tak. Wybiera się pan na wybory? Oczywiście. A jeszcze pan powie, ile jest miejsc w Europarlamencie dla Polski? A tego to nie wiem. Podejrzewam, że kilkanaście. O Jezu. Chyba na dłoniach jednej ręki by się dało wyliczyć. Tego nie wiem. Z Polski? Aha. Zaraz panu powiem dokładnie. No to nie. 20, chyba około 80 osób. Z 80? 111? 51? Dokładnie. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo. Lokalna społeczność mało wie na temat wyborów do Europarlamentu, natomiast po rozmowach stwierdzili jednak, że zaczną się interesować oraz pójdą do urn, by zagłosować. Thank you.